Witam ponownie na moim kanale. Tym razem przyrządzimy przyprawę uniwersalną. Będzie ona zastępowała tak zwaną sklepową wegetę. Wszyscy wiemy, jak ważne jest zdrowie i unikanie sztucznych substancji. Kupne przyprawy zwykle zawierają polepszacze smaku, glutaminiany sodu, stanowczo za dużo soli, a za mało warzyw, więc najlepiej taką przyprawę zrobić sobie w domu samemu, a Thermomix akurat nam to umożliwia. Do wykonania takiej przyprawy potrzebujemy tylko warzywa suszone. Można je dostać w każdym sklepie ze zdrową żywnością, w większych marketach. Sól gruboziarnistą, kurkumę i czosnek granulowany. Do naczynia wsypujemy 250 g suszonej włoszczyzny. Trzy łyżki kurkumy mielonej, to mam już tu przygotowaną. Dwie łyżki czosnku granulowanego, też mam. Więc to sobie wrzucimy. Siedemdziesiąt pięć gram soli gruboziarnistej. Oczywiście przefajnowałam, ale to nic. Zakładamy pokrywę z miarką. W środku mamy taką mieszankę. I będziemy to mielić. Będzie głośno, bo obroty będą na 10 przez 10 sekund. Teraz wygląda tak, bardzo podobne do kupnych przypraw. Należy przełożyć do szczelnie zamykanego słoika lub pojemnika i można stosować jako dodatek do potraw. Dziękuję bardzo, zachęcam do wykonania samodzielnie takiej przyprawy i do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia!